Dobry wieczór. Witam w Kościele Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Spotykamy się po raz drugi. I na początek garść informacji. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy wczoraj. Mamy na tym miejscu gościa i chcemy skorzystać z jego obecności. Wczoraj mieliśmy fantastyczny wykład na temat Boga, który jest pierwszy w naszym życiu. Na temat bogactwa, doświadczeń z Bogiem i zwycięstw z Bogu. Pastor David Neil, który przyjechał do nas z Londynu, w zasadzie przyleciał do nas, jest od niemal 30 lat pastorem aktywnym w służbie, był przewodniczącym misji irlandzkiej. Od 11 lat zajmuje się edukacją w zakresie zarządzania dobrami duchowymi i materialnymi. Tłumaczem jest Dawid Polok. No cóż, chyba wszystko powiedziałem, co było istotne. Czas, abyśmy rozpoczęli nasz program tak bardzo, naprawdę duchowo, z uwagi na to, że muzyka, jak się mówi, bardzo często łagodzi obyczaje. Święty Augustyn powiedział, że poprzez śpiewanie, poprzez pieśni modlimy się podwójnie i tak chcemy rozpocząć. Zapraszam na to miejsce Dorot i Orzechowską, akompaniuje Mariusz Gebel. Bardzo proszę. Tam na wzgórze wśród skał Stary krzyż kiedyś stał Symbol hajnie by czerpieć. Dziękuję Doroti za tę pieśń. Przepiękna pieśń. I oby tak było. Tego możemy sobie jedynie życzyć, aby Bóg ten krzyż zamienił nam kiedyś na koronę. Dzisiaj temat bardzo ciekawy, konsumpcjonizm, i myślę, że zrodzi się wiele pytań, wiele myśli związanych z tym, jak ten świat wygląda, dokąd zmierza. Zapraszam serdecznie na to miejsce pastora Dawida Nila i do tłumaczenia Dawida Poloka. Hello and good evening again. Dobry wieczór wszystkim. Can I too thank Dorothy for the song she's just sung? Chcę wyrazić wdzięczność dla Dorothy za tą piękną pieśń, którą śpiewała. Because these presentations are all about Jesus. Dlatego że te, to o czym mówimy, to wszystko jest o Jezusie. About Jesus who went to Calvary for us. O Jezusie, który poszedł za nas, pojął za nas krzyż na Golgotę. But tonight we want to see how worshipping Jesus knowing Jesus affects our everyday life Ale dzisiaj chcielibyśmy mówić o tym jak poznanie Chrystusa przyjęcie Chrystusa zmienia nasze codzienne życie And I'm going to say this very carefully but deliberately Ale chcę powiedzieć coś bardzo ostrożnie ale chciałbym to podkreślić In many of our lives what's closer to our heart than our finances w, w, w wielu w wielu z nas o co jest dla nas bliższe niż nasze finanse? Someone once sang a song called Money Makes the World Go Around. Ktoś kiedyś śpiewał taką pieśń Money makes go, make go world go round. We c can't do without it. Czyli, czyli, pieniądze sprawiają, że świat, e, no, świat się kręci. Tak. We need it to survive. E, potrzebujemy pieniędzy, żeby przetrwać. Some feel we haven't got enough. Dyktatorowi wydaje się, że może nie mamy wystarczająco. There's just a few, a small few who feel they've got too much. A jest taka mała grupa, którzy uważają, że może mamy ich trochę zbyt dużo. But what's the relationship between our finances And our Ale jakie, jakie, jaki jest związek, jaki związek istnieje pomiędzy naszymi, naszymi środkami finansowymi, pieniędzmi, a naszym chrześcijaństwem? Take a look at these pictures on the screen. Popatrzcie proszę na to zdjęcie, które widzicie na ekranie. In the top half you see a great cathedral. Na górze widzicie tą piękną katedrę. I believe, and please correct me if I'm wrong, it's St John's in Warsaw. ja wierzę, że to jest katedra, to jest kościół Świętego Jana, parafia Świętego Jana w Warszawie. It was dedicated to the glory of God. Była jest ona poświęcona dla chwały Bożej. It was meant as a place where I could worship someone greater than myself. Jest to miejsce, w którym mogłem przyjść i wielbić kogoś kto jest większy niż ja. It was where I recognized that God's word Ruled my life, took place in my life. Jest to miejsce, w którym mogłem dać świadectwo temu, że Słowo Boże e, ma miejsce w moim życiu. Jest to miejsce, w którym mogę rozpoznać to, że Bóg przez swoje Słowo przemówił do mnie. I wciąż do mnie przemawia. But then the at the a teraz popuś, popatrzcie proszę na to zdjęcie na y, dole. I believe from a shopping center in Warsaw. Wierzę, że jest to, myślę, że jest to zdjęcie z jednego z centrów handlowych w Warszawie. You may know it, you may have been there. Może znacie to miejsce może byliście tam. Ale jest duża różnica pomiędzy katedrą zbudowaną dla chwały Bożej, a katedrą, czy też kościołem dla chwały człowieka. And I hope I don't upset you if I start suggesting that our shopping centers are great cathedrals of mammon. Mam nadzieję, że nie będziecie, nie będziecie, nie obrazicie się na mnie, kiedy powiem, że te nasze centra handlowe to tak naprawdę są takie wielkie katedry, wielkie kościoły, właśnie, e, e, dostatku dobrobytu, mamony. We, we have built these great cathedrals to the glory of mankind. Więc zbudowaliśmy te wielkie katedry, aby aby przynieść chwałę sobie ludziom. Do you notice how they get taller and bigger and wider and more magnificent? Zauważyliście jak one są coraz większe, coraz większy, większą przestrzeń zajmują i coraz wspanialsze polished glass Jest tam takie wypolerowane szkło, wszędzie piękne, czyste wypolerowane szkło. Fine trimmings, fine decorations. Wszystkie dekoracje wspaniałe, wszystkie, wszystkie, wszystkie krawędzie wszystko do e, pięknie wypolerowane. Full of everything you and I could ever desire. Wszystkie pełne tego wszystkiego, co ty i ja moglibyśmy sobie tylko życzyć. If you want something special, where do you go? You go to the shopping mall, the shopping center. Jak chcesz sobie coś coś szczególnego kupić, coś sprawić jakiś prezent, dokąd idziesz? Idziesz do centrum handlowego. A built to the glory of me. Więc katedra, katedra, żeby przynieść chwałę komu? Mi. What a contrast the way things were. Jaki kontrast pomiędzy tym jak rzeczy miały się wcześniej. And in the context of history. Więc w kontekście historii. To na to it's patrzę. probably only in the last 40 to 50 years that we've built these great jeżeli patrzymy teraz na historię, to, to przez ostatnie 40-50 lat są budowane te wielkie kościoły dla chwały człowieka, It's the not since the end of the Second World War that we seem to have had more goods and Than mankind has ever known. To od II wojny, wojny światowej, od końca II wojny światowej wydaje się, że mamy więcej dostatku, więcej dobrobytu, więcej rzeczy niż kiedykolwiek wcześniej. Global economics is caught in a cycle. Więc globalna ekonomia jest, jest, jakby, jest jakby w takim, zatacza krąg. Żebym ja miał pracę, to yy, ktoś inny musi kupić y, to co produkuje and so that i can have a job he needs to buy things więc żeby ja mógł mieć pracę to ta druga osoba musi kupić and we have to produce more and more and more so that people will buy more and more so that people have jobs więc musimy kupować więcej i więcej i więcej aby inni ludzie mogli mieć również pracę and when i stop buying you don't have a job I jeżeli ja przestanę kupować to ty stracisz swoją pracę is that the way the world operates czy tak czy w taki sposób świat, tym kieruje się świat? Is that sustainable? Czy czy tak świat działa? Czy tak czy ten stan rzeczy można utrzymać? We want to try and think about these things in the context of being a Christian in the context of our relationship with God in the context of putting God first. Mm -hmm. Chciałbym pomówić o tym w kontekście bycia chrześcijaninem w kontekście stawiania Boga na pierwszym miejscu. The Bible says in Ecclesiastes 5, chapter 5 verse ten. By the way, Ecclesiastes is a book of wisdom, Więc, ancient wisdom. Będziemy czytać z księgi przypowieści Salomona. Jest to jest to księga, w której zebrana jest taka starożytna mądrość. These words aren't from yesterday's newspaper. Te słowa nie pochodzą z, nie pochodzą z wczorajszej z wczorajszej gazety. They're almost two and a half to three thousand years old. Mają mają mniej więcej dwa tysiąca do trzech tysięcy lat. Listen to these ancient words. I posłuchajcie tych starożytnych słów. Loves money never has enough. Kto kocha pieniądze, nigdy nie ma ich dosyć. Prawda? Jestem dużo prawdy. Jak mam 100 euro? I could really do with 200. Mógłbym, lepiej by było, jak miał 200. Ancient words, telling me what I what I should know. Wiecie, słowa ze starożyt pochodzące ze starożytności, które mówią mi o tym, co powinienem wiedzieć. Whoever to już loves, wiem. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. I ktoś, kto umiłował bogactwo. Nigdy nie jest uzasadniony tym, ile zarabia. Go, I to tak wygląda, jakbyśmy w takim. Z, 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 zataczali taki zły krąg. A wiecie, co ten mądry człowiek powiedział jeszcze te, te, te wiele lat temu? He said, This too is powiedział, to również jest y, y, nicością. You see the pictures on the screen. Popatrzcie teraz na, na zdjęcia na ekranie. Cash up on the top part of the Więc Macie gotówkę tam w, po, po lewej stronie, prawda? A na dole ekranu widzicie kartę kredytową. Cash and credit cards. The world has changed. Więc gotówka i karta kredytowa. Świat się zmienił. You know it's easier to spend more with a credit card than with the cash, don't you? Więc wiecie, że łatwiej jest, łatwiej się wydaje, więcej się wydaje używając karty kredytowej niż gotówki. And we'll look at that in a f further in a few minutes, Gregory. I za chwilę, za chwilę pomówimy o tym y jeszcze troszeczkę więcej. Because that's an important issue facing your Your, your listeners and your viewers tonight. Dlatego, że dzisiaj, Grzegorzu, to jest coś ważnego, co przed czym staną ci, którzy będą nas oglądać. Jeżeli jeżeli coś sprawia, że nie jestem tak hojny, jak powinienem być, nie wspieram tak, jak powinienem wspierać, to moje długi. Some of us watching tonight may be facing a personal debt crisis. niektórzy z tych, którzy nas oglądają, może właśnie jesteście wielkich, wielkim popadliście w wielkie długi. And let me tell you as someone who's experienced a debt crisis at some stage in his life, it's hard. I mogę wam powiedzieć jako ktoś, kto Popad w takie długi na w pierwszych latach swojego życia, że jest to bardzo ciężkie. Jest to ciężkie, może to wpływać na związek z najbliższymi, może naprawdę sprawić, że, że, że dostaniecie bardzo dużego bólu głowy. So like Więc, żeby zobrazować, jaka jest różnica między gotówką a kartą kredytową, można powiedzieć tak. If I have 200 złoty in my hand. Jeżeli mam, załóżmy, że mam 200 złoty w ręce. I can only purchase things to the tune of 200 złoty. Więc mogę kupić tylko rzeczy za do maksymalnie kwoty 200 zł. But with my credit card I have a balance. Ale moja karta kredytowa oferuje więcej, mam pewien balance. So I'm walking in your favorite supermarket. David, what's your favorite supermarket? Your shop? All let's say let's say medium Which media mart? Media mart. Media There's mart. Some, yeah. There's loads of gadgets in oh, media mart, yes. aren't oh, there? Yes. there is I can imagine I... computers and televisions and things like that. Yeah. Definitely, definitely. And, so, like you, to... and so you, and so I'm imagining you go into media mart and you look at media mart and you see this lovely um, high definition 52 inch telly. I'm taking it. There you are, right. <laughs> więc więc załóżmy, że do, załóżmy, że wchodzę do swojego ulubionego sklepu. Nazwijmy, powiedzmy, że to jest MediaMarkt. więc wchodzimy do MediaMarktu, widzimy ten piękny, 52-calowy e, telewizor, który naprawdę chcemy kupić. I wiecie, one są, te, te telewizory są coraz, coraz piękniejsze, są coraz cieńsze z dnia na dzień. I mają, i ten model, te kolejne modele mają coraz większe zagęszczenie pikseli na ekranie. Just think how it would make my life better. No, już możemy sobie wyobrazić, jak, o ile moje życie będzie lepsze, jak wejdę w posiadanie. I could Mogę usiąść sobie na swoim fotelu i y usiąść i patrzeć na te wspaniałe obrazy z całego świata w idealnej jakości. And my say, I moje uczucia podpowiadają mi, powinieneś go kupić. Now, I do not have in my pocket... Uh, więc nie mam w kieszeni. Now you better tell me how much one of these things usually costs. Well, let's say 3000 złotych. thank you. 3000 I do not have 3000 złotych in Wie, my pocket. Więc załóżmy, że nie mam kwoty, powiedzmy 3000 zł w kieszeni teraz. But on my credit card, I've got a balance of 5000 złotych. Ale na mojej karcie kredytowej mam pewien balance, pewien now, kredyt. credit 5000 złotych. I can pay that back over the next few months. In fact, I might even be able to pay it off at the end of the month. Mm, więc myślę tak. But uh, I'm going to get it now. Mógłbym, będę mógł spłacić tą, ten dług na karcie kredytowej w ciągu kilku miesięcy, a może nawet pod koniec tego miesiąca. I can take To mogę dzisiaj ten telewizor w domu. And I just go to the card machine, Przychodzę do terminala, press the password, wbijam pin, pr pass, pass pass uh, pass code, I should say. The, the numbers, you know the pin. The pin number, that's pin right, the pin yes. number. And I press the green button. No i wciskam zielony przycisk. Poszło. I nasz, prawda, tam expedient, prawda, mówi, proszę bardzo, dziękuję panu bardzo. Oto pana telewizor, może pan go zabrać ze sobą do domu. It wealth is never satisfied. The person whoever loves wealth ale osoba która umiłowała bogactwo never with Nigdy nigdy nie będzie zadowolona z tego ile zarabia, ile pozyskuje. This too is meaningless. I to również jest nicością. Because that television screen, the joy of the television screen lasts for a little while. Więc dlatego że radość z tego pięknego ekranu telewizyjnego, tego co kupiliśmy, trwa to może być miesiąc, 3 miesiące, a może nawet 2 lata. It's ile. Tak samo jest z nowym samochodem. Look at na to piękne BMW, które macie tam. I mean if I had a BMW like that, Surely I would be happy forever. Jakbym już miał posiadanie takiego BMW, to przecież na pewno takie BMW zapewniłoby mi radość już na zawsze. I mean, look at its luxury. Popatrzcie na to, jak, jak, jak wygodny jest, jak luksusowy jest ten samochód. Praktycznie nie trzeba tego samochodu prowadzić, on się sam prowadzi, tak? Zbudowane są samochody. Więc wyobraźcie sobie, czy nie wiem, czy wiecie o tym, że te siedzenia z prawdziwej skóry są zrobione z pięciu skór z pięciu zwierząt. Polish the seat underneath you actually heats up. To wyobraźcie sobie teraz, że w, 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 ten poranek w Polsce zimny poranek możecie wsiąść do tego samochodu, na, usiąść na ciepłym siedzeniu. It doesn't just have a heater, it has climate control. Mało tego, coś tutaj nie chodzi o to, że ma ogrzewanie, macie nawet kontrolę y y kontrolę y y Taką... <coughs> climate control. Eh, climate control. control. Climate control. control. Tak, tak. It's macie, macie automatyczną e, kontrolę e, prawda, temperatury e, w środku samochodu. Ale najważniejsze jest to, czy w środku jest specjalne urządzenie, które pozwoli wam zaparzyć herbatę. You see where your treasure is, says the Bible. Więc Biblia mówi, gdzie jest twój skarb. That's where your heart is. That's Banjit's for hearts. If you're going to invest your life in seeking uh, pleasure, in seeking boats, in seeking cars, in seeking material things, that's, that's your true. aim in life. That's treasure. Więc jeżeli, jeżeli jeżeli zainwestujesz swoje życie w poszukiwanie coraz to bardziej komfortowych łodzi, samochodów bądź budynków, domów, tam będzie twoje serce. Tam pozostawisz swoje serce. Parents often often say to their children when they grow up więc rodzice często mówią do swoich dzieci, kiedy te dorastają. They often say to their children, All I want you to do is be happy. Więc rodzice mówią wszystko, co bym chciał dla Ciebie. Whatever you're był, whatever you do in life, I just want you to be happy. That's all. Cokolwiek będziesz czynił, cokolwiek będziesz, cokolwiek będziesz w życiu robił, chce, żebyś był była szczęśliwy. So is it possible that we have grown up a generation of children? dedicates to the pursuit of happiness. It czy możliwym jest, że wychowaliśmy generację ludzi, których celem nadrzędnym w życiu jest, żeby znaleźć szczęście. And guess what? I Wyobraźcie sobie. If you just pursue happiness, jeżeli tylko szukacie szczęścia, you'll end up some of the most unhappy people on planet earth. To to koniec końców pozostaniecie najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi na świecie. We need to take a, a closer look At the relationship between personal finance and Christianity. Więc musimy teraz uważnie przyjrzeć się na połączeniu, jakie jest pomiędzy osobistymi finansami a chrześcijaństwem. Wise words of Jesus. Więc posłuchajcie teraz takich mądrych słów, które powiedział Chrystus. He says in, Luke chapter 14 in the Gospel of Luke. Powiedział tak w Ewangelii Łukasza w 14. rozdziale. Suppose one of you wants to build a tower. Więc kto, kto bowiem z was, chcąc zbudować wieżę. Won't you first sit down and estimate the cost? Najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków. This is common sense. No to jest taki, wiecie, zdrowy rozsądek, prawda? Najpierw siadacie, sprawdzacie, robicie budżet, sprawdzacie, czy, czy ma wystarczająco pieniędzy, żeby ukończyć wasz projekt. Więc, mając, posiadając kartę kredytową, wielu ludzi nie, nie sprawdza, czy wystarczy im środków. Nie planuje swoich wydatków. Więc, karta kredytowa pozwala Wam na wydawanie pieniędzy, na kupowanie rzeczy, bazując na emocjach, jakie w danym momencie macie. I am old enough to remember. The first time I ever wanted to borrow some money. Więc mam już wystarczająco dużo lat, żeby pamiętać jeszcze e, jak pierwszy raz chciałem pożyczyć pieniądze. I was 16 years old. Miałem 16 lat. And I wanted an overdraft. In England we call them an overdraft, a very short term loan on the bank account. Mm -hmm. Więc chciałem chciałem skorzystać z takiego małego debetu na mojej karcie. Niewielkiego debetu. And I was earning a little bit of money. Więc ja zarabiałem niewiele. So I had to go and visit the bank manager. Więc musiałem się i spotkać się z menadżerem banku. You went to his, into his office, z tego działu. Więc wchodzimy do jego biura. You sat down. Usiedamy. He said, "Mr. Neil, and what is, your, what are your finances?" Więc i ta osoba pyta panię Neil. No, jak wyglądają pana finanse? Jak sytuacja finansowa? Jak I pana told pana. him I was a student and I worked part-time, but I needed a little bit of, of a loan. Więc ja powiedziałem, no, jestem studentem, prawda, pracuję tak na pół etatu i potrzebuję niewielkiej pożyczki. I wanted to borrow 100 pounds sterling. Chciałem pożyczyć 100 funtów. And I had to, to cross-examined me, he asked me questions. And he lent me the money eventually. Więc musiał mi zadać kilka pytań, dowiedzieć się coś więcej o mnie, o moich finansach, i koniec końców przyznano mi tą pożyczkę. through. wiecie, był to dość długi proces od prawda, inicjacji tego, 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 tego projektu aż po zakończenie. Jak dzisiaj się to odbywa? Dzwonicie, 10 minut, kilka pytań. I karta kredytowa jest ważna. And the finance companies work a system where they want to affirm you by increasing your credit limit automatically. Więc y y sposób w jaki działają firmy, banki i firmy, prawda, y które udzielają kredytów, y oni podwyższają wam cały czas wasz, Waszą zdolność kredytową, to znaczy y na ile się możecie zadłużyć, abyście mogli czuć się czuć się pewniej. In 2018 it might be 000, uh, euro. Załóżmy, że W 2018 mamy taki debet, możemy zejść do 3000 poniżej naszego limitu. 2019 limit 6000 2019 rok mamy, możemy wziąć pożyczkę na 6000. 2020 10000 2020 Dziesięć tysięcy euro możemy się zadłużyć. They are designed to help you, to encourage you to spend more. Oni zachęcają was w ten sposób zachęcając was, żebyście wydawali więcej. The more money you spend, the more likely you are not to be able to repay it back by the end of the month. Bo im więcej pieniędzy o tym bardziej prawdopodobne jest, że nie oddacie tych pieniędzy do końca miesiąca. Bo wiecie, jak to, jak, 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 jakimi prawami się to kieruje, jeżeli spłacicie swoją kartę przed upływem, przed końcem miesiąca, nie płacicie żadnych odsetek. W ten sposób firma, która wydała wam kartę kredytową, nie zarabia nic. They make no money out of that. nie zarabiają na na was nic. So if they can get you to spend more than you can afford, they win. Więc jeżeli jeżeli uda im się zmusić z, zmusić zrobić tak abyście it, wydali więcej It profits, pomoże im to. And the loser is you. Im przynosi to zysk. You may have, a wy tracicie. If I have purchased the screen, the the the, the TV. screen, TV screen. Możecie kupić ten telewizor? If you're trapped. Ale jesteście w pewnej pułapce. Załóżmy, ponieważ tak, do końca miesiąca coś innego się wydarzy po drodze gdzieś. Powiedzmy, potrzebujecie nowych opon do samochodu. cost I przez przypadek te opony, które chcecie kupić, praktycznie kosztują tyle, co ten telewizor, który kupiliście. Załóżmy. How, how foolish of me! Więc ja głupią decyzją było, Because I can't pay the credit card back now, because I've got to buy these tires to keep my car safe. Bo nie mogę teraz spłacić mojego telewizora, ponieważ muszę zapłacić za opony, które muszę kupić, aby być bezpiecznym na drodze. If you are going to borrow, borrow on a structured basis. Więc teraz, jeżeli będziecie kupować, pożyczać, pożyczać i tak regularnie pożyczać, we need to borrow at times to purchase a house. Prawda, są pewne wyjątki, bo powiedzmy, na przykład musimy czasem pożyczyć, aby kupić dom. Many, mieszkanie. Pe many people borrow to purchase a car. Wiele ludzi pożycza pieniądze, aby kupić samochód But I've been noticing economic trends, uh, uh, consumer trends over the last few years in, in Europe ale odnotowałem, czy też zwracam moją, zwracam, uwagę, zwracam moją uwagę pewne trendy konsumenckie, które mają miejsce w Europie. Wielu ludzi było, zostało. Wciągniętych w te właśnie kredyty konsumenckie, gdzie nie kupujecie de facto samochodu, w pewien sposób y, bierzecie go w leasing, taki, w pewien formę leasingu. I wiele, wiele razy jest tak, że płacicie o znacznie więcej niż wartość samochodu, y, którą normalnie byście zapłacili. So without getting too much into the financial details of what that means tonight, więc bez wdawania się w detale finansowe, co oznacza to ee, dzisiaj? The principle we're trying to share is before you borrow plan. Więc z zasadą nadrzędną, którą chciałbym się podzielić, zanim pożyczycie pieniądze, koniecznie zróbcie odpowiedni plan. Zaplanujcie let, to. Let me stress I am not saying that borrowing is wrong in itself. Wiecie, nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię o tym, że pożyczanie jest same w sobie ma coś złego. Can help us. E, pewna struktura, pewne zaplanowane pożyczanie może czasem nam po, w nas wesprzeć. But just like, uh, the banks say, ale tak jak mówią banki. Zanim, zanim

Have na to zdjęcie. Jest tam powiedziane, nikt nie może dwóm panom służyć. No woman either, as the shows. Bądź też żadna, żadna kobieta nie może. Either you will tak Więc jed albo jednemu będzie oddany, a drugim zgardzi, or, you, or, or love the other. Bądź też wzgardzi innym, a drugiego umiłuje. Let's try that again to make sure they got it. Either you will hate the one, albo jednego będzie nienawidził and love the other, a drugiego kochał, or you will be devoted to the one and despise the other. A, albo jednemu będzie oddany, a drugiemu wzgardzi. Is that possible? Czy to jest możliwe? Now look at the picture of the fellow on the, on the front cover of Forbes 400. Zwróćcie uwagę na tego człowieka, e, po teraz na okładce magazynu Forbes. Warren Buffett. Jest to Warren Buffett. Jest on jednym z najbogatszych e, osób na świecie. I powinniśmy również zwrócić uwagę na to, że on, jest on bardzo, bardzo e, uczynny, jeżeli chodzi o jego pieniądze. Bardzo hojny. Not at all. Wcale nie sugeruje, że jest on e, człowiekiem e, człowiekiem e, w jakiś sposób chciwym. Ale wiecie, jest on jednym z przykładów osób, na, które żyją na planecie Ziemia i swoje życie poświęciły zarabianiu pieniędzy. It is the entire focus of his life. I, i celem, że tak powiem, to, na czym skupia całą swoją uwagę, jest właśnie pozyskiwanie. And him, he's been very successful at it. I trzeba mu przyznać, czyni to z wielkim sukcesem. But I'm remembering what it says there from, from the book of Matthew. Ale przypominam sobie to co jest powiedziane w Ewangelii Mateusza. You cannot serve God and money. Nie możecie służyć Bogu i pieniądzom. The two are almost incompatible. Te, dwie, te, te Bóg i pieniądze jest prawie że to jest prawie że niekompatybilne. Because Jesus Służba Jesus said then what about Jesus said Jezus powiedział tak. Ancient wisdom again. I jest tutaj znowu taka starożytna mądrość. If you want to be perfect, jeżeli chcesz być doskonały. Jeżeli chcesz naprawdę żyć tym, co, zasadami, które są obecne w Królestwie Bożym. Go sell your and give to the poor. Idź, sprzedaj to, co posiadasz i oddaj biednym. Wtedy będziesz miał skarb w niebie. Więc, jeżeli rozdasz to, co masz biednym, to wtedy jest czas, tak jak jest napisane, potem przyjdź i naśladuj mnie. I know where your heart will be, says Jesus. Dlatego że ja wiem, gdzie będzie twoje serce, mówi Jezus. I see that picture of Jesus with his on, on, on the Tak patrząc na to zdjęcie Pana Jezusa na górze, e, otoczonego swoimi uczniami. To przypominam sobie o wartościach, jakimi kieruje się Królestwo Boże. They are diametrically opposed, almost exactly the opposite. Te wartości są po zupełnie, innym stronie, po zupełnie innej stronie spektrum. To the way the values of this world are. W stosunku do wartości, jakimi kieruje się nasz dzisiejszy świat. This world is all about me. W świecie tym mowa jest i chodzi o mnie, mnie, co, mnie what's in what's in it for me co z tego będę miał the cathedral of consumerism in the in in the mall what's in it for me what can i get katedry konsumpcji w e, centrach handlu czy też centrach handlowych co z tego będę miał how do i benefit jak ja z tego będę miał pożytek these things around me they're going to make me happy aren't they te wszystkie rzeczy dookoła mnie te rzeczy nie czynią mnie szczęśliwym nieprawdaż? prawda very different to those old cathedrals to są te katedry są zupełnie te, te centra handlowe, czyli katedry, są zupełnie inne do tych starych katedr, które kiedyś budowano. Where W tych katedrach przychodziliśmy, aby oddać chwałę komuś, kto jest o wiele większy. And God as my creator, I tam mogliśmy uznać my Boga Redeemer jako naszego stworzyciela, mojego zbawiciela, my i mojego wykupiciela. So here's Jesus. Więc oto jest Jezus. Who came not as a king or a prince or someone who was materially wealthy? Więc nie przyszedł jako 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 król, jako książę albo ktoś niezwykle bogaty. The great god of the universe was born into poverty. Więc wielki bóg wszechświata narodził się w ubóstwie. Through no choice of his own had to live as a refugee for a while. Więc bez bez żadnego wyboru nie mógł wybrać żył przez pewien czas jako wyrzutek hard and worked in carpenter's więc pracował ciężko pracował jako stolarz But my values my kingdom is different to your kingdom ale moje, moje wartości mojego królestwa mówił, są king... inne niż twoje królestwo my kingdom is not the survival of the fittest. Moje, w moim królestwie nie chodzi o przetrwanie najlepiej przystosowanych najsilniejszych can i get a profit out of you? Czy ja mogę z ciebie coś wyciągnąć? Coś będę Jak wiele mogę na tobie zarobić? Let's do a deal. Uh, zróbmy interes. No 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 no, my yeah. not like that. Nie nie to w moim królestwie mówił Jezus chodzi. My kingdom is what can I do W moim królestwie zastanawiamy się nad tym, co mogę zrobić dla ciebie. My kingdom is a kingdom of grace. Moje królestwo jest królestwem łaski. Let me give you just for a few moments a, a, a some more wisdom from the book of Proverbs. Się z księgi, e, teraz przypowieści jeszcze podzielę się z wami e, kilkoma e, kilkoma cytatami. See how practical these ancient words are. I zwróćcie uwagę na to, jak praktyczne te starożytne słowa są. Nawet Imagine jeśli... there's a knock at the door. Wyobraźcie sobie, że ktoś do was puka. It's the debt collector. I jest to komornik. Or the debt collector may call you by phone. Albo komornik dzwoni do was. Look what Proverbs says. The poor use entreaties. In other words, the poor, the poor people plead. This is, uh, this is uh, Proverbs chapter 18, verses 29. Mm -hmm. 23, sorry. odzywa się The poor plead. Więc ubogi błaga. But you know what the rich do? A hit a Toro They answer roughly. Boga odpowiada surowo. They have no mercy. Nie masz żadnej litości. Mr. Neil, if you're in debt, that's your problem. You got into it, that's it. We're making a call on what you owe us. Panie Neil, ja dzwonię do pana, to jest twój dług, sam go zrobiłeś. Jest pan jest pan dłużny, niech pan odda co jest pan winien. Credit card companies were not made for the benefit of others. Karty, które wydają, przepraszam, firmy, które wydają karty kredytowe, nie zostały nie zostały założone, aby innym przynieść pieniądze. They were not for when you get into debt. Nie zostały powołane po to, aby pomóc Tobie, kiedy Ty popadniesz w długi. The rich answer roughly. Więc bogaty odpowiada surowo. You're in debt, David? Dawidzie, jesteś, masz długi? Your problem, not ours. To jest twój problem, nie nasz. amazing how ancient words just apply so... To, today. to jest niesamowite, niesamowitym, nieprawdaż? Jak te starożytne słowa dzisiaj w naszej sytuacji są bardzo na czasie. You see those words from Matthew 19, A teraz zwróćcie uwagę jeszcze raz na te słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 19-21. O, rozdaj, sprzedaj swój dobytek i rozdaj ubogi. Look over the page in Proverbs 19. Więc teraz w rozdział 19 tam w przypowieściach Salomona. What beautiful music there is in these words. Jak jaka jaka muzyka w tych słowach. Chapter jest. 19 verse 17. Usuńmy następne wersety dla tych, którzy mają Pismo Święte przed sobą. Whoever is generous, to się lituje, lends to the Lord. Pożycza Panu kto się lituje nad ubogim, pożycza pan. And he will repay him for his deed. Ten odpłaci mu za jego oh, beautiful words! Whoever is piękne słowa! Ktokolwiek jest, e, ktokolwiek jest, e, ktokolwiek się lituje nad ubogim. Is generous to the poor lends to the Lord. E, w, w Biblii angielskiej jest napisane, ktokolwiek e, hojnie daje ubogiemu, and the Lord daje panu. And the Lord will repay him for his deed. I pan odpłaci za jego za jego dobrodziejstwo. Więc popatrzcie teraz zwróćcie uwagę, jak wartości chrześcijaństwa, chrześcijańskie wartości są w opozycji do wartości, którymi kieruje się często społeczeństwo. The Apostle John, when he's old and mature, has a vision in Revelation. Apostoł Jan, kiedy, kiedy już jest e, starszym człowiekiem, e, dojrza, o dojrzałym, e, do, myśli dojrzale, ma pewną wizję. W Księdze Objawienia jest ta wizja zapisana. A vision from Jesus about the future and about the world John lives in. Więc jest to wizja o przyszłości, ale również o świecie, w którym apostoł Jan żyje. One of the issues John deals with is about Christians staying faithful. Jedną z, jedną z kwestii, którą Jan porusza, to tak, aby chrześcijanie, to ta, czy chrześcijanie zostaną wierni. Więc widzi chrześcijan, którzy w przyszłości nie pozostają wierni Bogu. Wydaje się, że wydaje się to takie, jakby ci chrześcijanie mówili, wiesz co, ja nie potrzebuję Boga. Dam sobie radę na własną rękę. You say I am rich. Mówicie, ja jestem bogaty. I have much wealth and do not need a thing. Uzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. But do you not realize how wretched and pitiful and poor and blind and naked you a are? A nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny i nagi. There is no place. Nie ma miejsca na to, for the Christian to be comfortable, secure In material things. Aby chrześcijanin znajdował swoje bezpieczeństwo i swój komfort w materializmie, Materi w rzeczach materialnych. Material things last for a while. Bo te materialne rzeczy przetrwają tylko krótki czas. And it's my experience in, in connecting sometimes with wealthy people. A więc w moim, w moim doświadczeniu, kiedy rozmawiam, kiedy często spotykam się z ludźmi, którzy mają znaczne bogactwo, the more material possessions you have, że im więcej posiadasz, the more self-confident you feel about your security. Więc tym bardziej, tym bardziej pewnie czujesz się, jeżeli chodzi o swoje zabezpieczenie, o swoje bezpieczeństwo. Even your, your whole life, the security of your whole life. Nawet bezpieczeństwo swojego życia. I have my material possessions. Mam pewne wielkie środki. I have everything I want. Czyżsko czego chcę, czego zapragnę? So when I get a serious illness, więc kiedy tak, kiedy jakoś zachoruję poważnie, well I can sort it. No, Because I ten? can sort everything else, then I must be able to sort this life-threatening illness. Da, wtedy dam sobie również radę, bo tak dałem sobie radę z tymi świetnie mi idzie, jeżeli chodzi o moje finanse. W związku z tym chorobą też sobie poradzę. And sometimes it's a shock. Czasem przeżywają ci ludzie szok. But you can't solve everything że nie wszystko potrafisz sobie, nie ze wszystkim potrafisz sobie poradzić. Just by paying someone to solve it. E, nie ze wszystkim potrafisz sobie poradzić. Po prostu płacąc komuś, żeby poradził sobie za ciebie. Of course I won't die one day because I just keep going. I'm powerful. E, e, oczywiście, e, I, I'm, I, I'm... I, I, I won't I won't eventually die because I'm so powerful. I've got I've got riches. I've got wealth. So I, I can almost overcome death. Hmm. Więc, 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 oczywiście nie, nie, że praktycznie nie umrę, bo będę tak dalej i dalej żył, bo dzięki moim wszystkim środkom ja prawie, że będę w stanie pokonać śmierć. Perhaps that's an extreme example. Może to jest taki, 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 taki przykład ekstremalny. But think like that at times. Ale są ludzie, którzy w taki sposób wydają się chwilami myśleć. By contrast, the death we need to know. Ale żeby teraz pokazać to w pewnym kontraście, to śmierć, którą powinniśmy znać, to śmierć to bycie ukrzyżowanym razem z Chrystusem, żebyśmy zmarli dla samych siebie, abyśmy mogli zaprosić Chrystusa, aby żył w nas i z Chrystusem jestem ukrzyżowany i już nie żyję. Ja, yeah, I still get tempted when I go to the shopping mall. No, tak, to prawda. Ja wciąż, kiedy przychodzę do centrum handlowego, no wciąż mam pewne pokusy. I still have feelings of wanting to spend when I shouldn't. Ja wciąż chciałbym wydać pieniądze, kiedy wiem, że nie powinienem. But I'm not on my own. Ale nie żyję sam. dla I siebie. I have a personal guide and counselor. Mam Pewnego, y, y, mam pewnego y, y, osobistego przewodnika, doradcę. is called the personal presence of Jesus. I tom, to, tym właśnie y, tym osobistym doradcą jest osobista obecność Chrystusa w życiu. Holy I pełnia Ducha Świętego w naszym życiu. I die to self, umieram dla siebie, and I live a resurrection life. I e, żyje z martwych stałym. Following życiem. Jesus, e, podążać za Jezusem. As I conclude. I teraz w, e, kończąc, I want to direct our thoughts to Romans. Chciałbym, abyśmy otworzyli list do Rzymian. Followers of Jesus say they want to live by the mercies of God. Więc e, nieszadowcy Jezusa chcą żyć y, życiem podążania za Bogiem. They want to live their lives in, accept, in acceptance of God. chcą żyć życiem, aby takim, które Bóg będzie w stanie zaakceptować. They want to put God first. Chcą po prostu Boga postawić na pierwszym miejscu. Paul says, if you want to put God first, don't Więc apostoł Paweł mówi: Jeżeli tak chcecie, jeżeli chcecie Boga postawić na pierwszym miejscu, nie upodobniajcie się do tego świata. One author translates this next line: Don't let the world squeeze you. Pewien autor mówi o tym w taki sposób: Nie pozwólcie, żeby świat was prawda, próbował ukształtować. Don't let the world squeeze you into its shape. Nie pozwólcie, aby świat was na swój obraz stautował by, by the way the word squeeze is appropriate in our conversation tonight. Widzicie, słowo angielskie, które go możemy użyć, aby świat was ścisnął na własne podobieństwo. To jest dobre słowo, które te, takie, które moglibyśmy użyć. When you haven't got enough money to pay back the credit card, it's called a credit squeeze or a credit crunch. I... Więc więc kiedy więc w języku angielskim kiedy mówimy o tym, że nie mamy wystarczająco pieniędzy, aby spłacić nasze długi, spłacić nasze karty kredytowe, mówimy o właśnie takim ścisku kredytowym. Don't let the world control your mind even. Więc nie pozwólcie światu kontrolować swojego umysłu. Have a mind that is based on scripture. Miejcie umysł, który oparty jest o słowo Boże. On the teachings of Jesus. O nauki, o to czego nauczał Chrystus, Jezus. The apostle Paul says let 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 your mind Apostoł Paweł mówi niech wasz umysł be in tune with the mind of Jesus. Aby wasz umysł był był w zgodzie z umysłem Jezusa. Let his mind control your mind. Niech jego umysł kontroluje waszą. And the apostle Paul appeals to us you noticed. I apostoł Paweł apeluje do nas jak tutaj zauważyliście. So that by knowing the mind of Christ. Więc w, więc znając umysł Jezusa you can discern what god's will is możecie uh, you can discern what, God, what god's will is mm -hmm. możecie rozpoznać wolę bożą what is good what is acceptable what is perfect Co jest dobre Co jest doskonałe mm -hmm. perfect yeah. doskonałe okay there's my picture dobre, doskonałe, doskonałe. oto zdjęcie które tak bardzo lubię my picture shows więc macie tutaj to zdjęcie, gdzie to zwierzę, to nieduże zwierzę skacze bo od tak po prostu e, wolne e, na, na tej polanie, którą tu widzicie. Suffering from credit card debt. No, Nie musi się przejmować długiem na kartach kredytowych. He might worry about being hunted. Może się martwi, że coś na niego zapoluje. Image of God. Ale jest stworzony. Tak jak chciał tego Bóg. And I tell you one thing. Jedno wam powiem. is free. jest wolny. And that's something that's very, very significant. I jest to coś bardzo, bardzo ważnego To be free. Aby być wolnym. When consumerism is chasing you. Kiedy konsumpcja, konsumpcjonizm próbuje was dopaść. When it keeps saying to you, you need, you need, you need. Kiedy mówi do was Potrzebujesz tego, potrzebujesz. Is tego. A a w was taka odpowiedź się w, jest wzbudzona. Ja chcę, ja chcę, ja chcę. And that journey of I want can be very I ta droga tego ja chcę jest taką drogą bardzo samotną. Because material things don't offer companionship. Dlatego że rzeczy te materialne nie oferują wam Takiej wspólnoty z kimś, z czymś. Jesus says, Never will I leave you. Ale Jezus mówi do nas, nigdy cię nie porzucę, you. ani też nie opuszczę. The way of the Christian life. Więc sposób w jaki e, chrześcijanin prowadzi swoje życie is Jest zupełnie inne niż to w jaki sposób odpowiada świat. Jesus says whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Jezus powiedział, kto nie dźwiga Christ, swojego krzyża, a idzie za a idzie ze mną, nie może być moim. the Christian doesn't say what's in it for me. Chrześcijanie nie mówi, co z tego będę miał, bo what can I do for my Lord? Ale co mogę zrobić dla mojego... What can I do mojego lego? Co mogę zrobić, żeby ten świat wokół mnie był lepszym miejscem? Gregory, we haven't had time to talk about the fact that all these material things we're making nie mamy wystarczą dużo czasu, żeby powiedzieć o tym, że te wszystkie rzeczy materialne, które yy, czynimy, is destroying the world niszczą świat. We got the to make them. Nie mamy nawet przecież już środków. We Nie mamy środków, żeby, zes... żeby to wszystko wyprodukować. Te wszystkie plastiki produkujemy, a później w rybach, które jemy, się znajdują te substancje chemiczne. What a disaster. A nieszczęście. There has to nieszczęście. Be a better way. Musi, być jakiś lepszy... Musi być jakaś lepsza droga. Thank you. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten wykład. Dzisiaj było i bardzo duchowo, i tak naprawdę niezwykle praktycznie. Pamiętam 2010 rok, gdy miałem możliwość pojechać do Stanów Zjednoczonych. Moi przyjaciele zabrali mnie do Wielkiego Kościoła od po prostu z ciekawości. Potężne centrum, potężny budynek. Uczestniczyliśmy w nabożeństwie i potem nie wychodząc z budynku, Zwiedzaliśmy to całe centrum, ponieważ osoby, które uczestniczyły w nabożeństwie, mogły bez żadnego problemu właśnie na miejscu zjeść, wybrać sobie rodzaj potraw. Było wiele restauracji, pójść do księgarni, pójść do sklepu, gdzie mogli nabyć odzież. Byliśmy zdziwieni, jak można połączyć Kościół z takim centrum handlowym. Okazało się, że, że można, że ten konsumpcjonizm wchodzi już w jakimś sensie. Gdzieś tak głęboko w naszą duchowość, łączony jest z Kościołem, z tym, co Kościół niesie ze sobą, z tym miejscem, gdzie spotykamy się tak naprawdę z Panem Bogiem. Słuchając tego programu pastora, miałem wrażenie, że nacisk był położony na takie dwie szczególne wartości. Priorytety przede wszystkim, żeby człowiek posiadał taką umiejętność, Postawienia tego, co najważniejsze w życiu, na pierwszym miejscu. I drugie, żebyśmy uczyli się dokonywania właściwych wyborów pomiędzy chęcią posiadania, a potrzebą. I to jest chyba taka różnica, która powoduje, że człowiek jest zagubiony w swoim życiu, zapożycza się, żyje na kredyt lub potrafi oszczędzać, szuka Boga i potrafi ustalać sobie w życiu. Priorytety. Mamy pytania, dlatego chciałbym zaprosić na to miejsce. Chciałbym najpierw zapytać, nie chodzi naprawdę o szczegóły, ale takie pytanie: czy pastor czasami kupuje coś na raty? Może pastor korzysta z jakichś kredytów? Tak jak mówię, nie chodzi o żadne szczegóły, ale tak z ciekawości. Yes of course occasionally there are things that we need to purchase sooner rather than later. Więc to prawda, że chwilami są oczywiście takie rzeczy, które musimy kupić trochę wcześniej niż później. I think I would limit those to just three areas of life. Ale chciałbym ograniczyć te rzeczy do trzech trzech takich sfer życia. Firstly The long -term purchase of a house. Więc po pierwsze długoterminowa pożyczka na zakup domu. A structured loan over 25 years, 30 years of our lifetime. Więc jest to pożyczka, która będzie trwała, powiedzmy, 20-25 lat naszego życia. In some cases we borrow to purchase a car. Czasem pożyczamy, żeby kupić, na przykład samochód. But not a brand new car. Ale nie kupujemy nowego samochodu. Because the moment you buy a brand new car you lose money. Bo w momencie kiedy kupujesz zupełnie nowy samochód, w tym momencie tracisz pieniądze. If you buy a brand new car for, for 15000 euros for example, jeżeli kupisz na przykład nowy samochód za tysięcy euro powiedzmy. The moment you drive it, off the it loses 5000 tak. Jak tylko wyjedziesz za, yy, za poza salon yy, tracisz How much 5,000 euros, just so like that. Tracisz 5,000 euro, od tak po prostu, bo wyjechałeś so that's not good financial management. To nie jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o finansowanie. So if you borrow a money for a car, if you borrow f, money for a car. więc załóżmy, że pożyczasz pieniądze, aby kupić samochód. I not everybody has between 5 and 10,000 10, euros just ready to purchase a car with. That's very unusual. I oczywiście, oczywistą kwestią jest że nie każdy ma wystarczająco środków, żeby kupić samochód za 15 tysięcy euro. You make sure it's a loan, with the interest possible. To, y, to musicie y, upewnić się, że jest to pożyczka z najniższym możliwym możliwą ratą. And it's my wife who taught me this principle next. Y, przepraszam, y, najniższym możliwym y, y, procentem. Tak, spread it over więc e, moja żona nauczyła mnie pewne, pewnej lekcji. Nie rozkładaj tego na 5 lat. Keep it just 3 Staraj się przez 3 lata go spłacić. The value of your car in five years is nothing. Bo za 5 lat twój samochód nie będzie wart już nic. Ale ważnym jest abyś przez 3 lata go spłacił, żeby jeszcze coś za jakieś pieniądze mógł żebyś mógł go sprzedać. Other than that unless there is an emergency in the family i can't see a good reason to, buy, uh, to, to have za tymi trzema kwestiami poza może jakimś zdrowotnym prawda również tutaj kwestią no nie potrafię odnaleźć żadnej innej dobrego dobrego powodu żeby się zadłużyć the principle from john wesley a christian uh, preacher of many years ago Said this. John Wesley, y, 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 mówca chrześcijański, sprzed wielu lat powiedział tak. Earn as much as you can, save as much as you can, give as much as you can. Zarób jak najwięcej potrafisz, zaoszczędź jak najwięcej potrafisz, and give, oddaj, give as much as oddaj hojnie jak najwięcej potrafisz. I na pewno powinniśmy wyciągać też wnioski z naszych błędów, jeśli popełniamy. Skoro został wywołany przykład samochodu, jeśli ktoś zamierza jeździć 10-12 lat, to, to można ewentualnie myśleć o nowym samochodzie, bo w dłuższej perspektywie to, to de facto ten samochód i tak będzie tracił wartość, ale jeżdżąc tyle wiemy, że... My o niego dbamy, my mamy jakby do naszego użytku jedynie ten, ten sprzęt, ale rzeczywiście zgodzę się z tym, że potrzebny jest taki, taki rozsądek. Inne pytanie, które też wiąże się ściśle z tym, co w takim razie napędza konsumpcjonizm, bo w jakimś sensie jesteśmy, jesteśmy tak... Może sterowanie reklamu, socjotechnika wpływa na nas. Sprzedawca wykorzystuje różne sposoby, aby zachęcić nas do tego, abyśmy odwiedzili jak największą ilość półek w sklepie, aby zachęcić nas do tego, bo produkt jest najlepszy. Co napędza ten konsumpcję? Ja już troszkę powiedziałem ale dlaczego my się czasami dajemy złapać w te sidła? Because when an advertiser is selling you something. Dlatego, że kiedy ktoś, kto coś reklamuje, sprzedawca chce wam coś sprzedać, They're not saying to you, Please buy this car. oni nie mówią, słuchaj, proszę, kup ten samochód. They're trying to sell you an experience that will make you feel good and feel happy. Zamiast tego, oni próbują wam sprzedać jakby doświadczenie, że jak ten samochód kupicie, to będziecie bardziej szczęśliwi, bo tak fantastycznie się będziecie czuć. If you're a real good dad. Jeżeli, you're a really, really good dad. jeżeli jesteś na przykład bardzo, bardzo dobrym ojcem, you are going to buy an SUV. Uh, kupisz, kupisz sobie uh, samochód taki większy, SUV, aby Twoje dzieci uh, mogły jeździć w samochodzie, który jest, który jest naprawdę bezpieczny, jest taki solidny, and a big space in the back for the dog, a z tyłu również ma miejsce, żeby zabrać ze sobą psa. And you can cruise along with your family in safety and comfort. I możesz jeździć ze swoją wraz ze swoją rodziną tak bezpiecznie, w taki sposób wygodny i bezpieczny. What good father, good parent wouldn't want that for his Jaki, children. Jakiś dobry ojciec nie chciałby czegoś takiego na swoich dzieci. They're selling you the experience of happiness. Sprzedają ci Pewien, pewne uczucie radości, pewne doświadczenie radości, że mówią, że doświadczysz radości, jak kupisz to. I można by sobie, można się, można by się, się zapytać, a to, dlaczego nie chciałbym chciałby tego? To feel czuć się dobrze, czuć się bezpiecznie. Yeah. Dziękuję bardzo. To rzeczywiście, to rzeczywiście jest ciekawe, w jaki sposób większość reklam wykorzystuje takie. Wątki związane z rodziną, z bliskimi. Zastanawiałem się wielokrotnie, jak pewne, pewne, pewnymi sposobami przemycane są wartości, które nie do końca są związane z samym produktem, ale rzeczywiście podziwiam sprzedawców, którzy, którzy potrafią się tak skupić na kliencie, żebyśmy mieli taką umiejętność skupienia się na Chrystusie, na tych wartościach najwyższych. No, myślę, że nasze życie wyglądałoby zupełnie i wygląda pewnie zupełnie inaczej, jeśli tak to, tak to jest. Pastorze, świat jest zadłużony. Dlaczego żyjemy na kredyt i jakie są tego niebezpieczeństwa? OK. The number one danger in taking out a loan... Więc oczywiście pierwszym i podstawowym takim niebezpieczeństwem, jeżeli chodzi o pożyczkę, to jest to, że pożyczając, możecie nie być w stanie jej spłacić. Jeżeli bierzecie pożyczkę, to oczywiście zadłużacie się u kogoś. You're at the mercy of someone else. Y jesteście na łasce jakiejś osoby. You are not in control. Nie ma, nie jesteście w stanie kontrolować tego procesu. Unless there is a a strong agreement, a written agreement a written contract which says that you have certain protection. Chyba że chyba że macie zawarliście pożyczkę i macie umowę, która mówi, że macie pewną e, pewien, pewne zabezpieczenie. The other issue about loans and debt is that I want before I can afford. Więc y, drugą kwestią jest to, że y, niebezpieczeństwem, które jest związane z pożyczką, jest to, że ja chcę, zanim ja będę mógł y, zaoszczędzić wystarczająco dużo pieniędzy, yes. żeby na to, y, zapłaci, za to zapłacić. We call it instant gratification. Więc jest to tak zwana natychmiastowe zadowolenie. We live in the age of the instant. Więc my żyjemy w czasach, kiedy wszystko musi być na teraz, na już. instant coffee. Więc na przykład natychmiastowa kawa, instant milkshakes. Na przykład natychmi natychmiastowy shake. And perhaps the biggest symbol of the instant is the microwave. Na przykład takim największym powiedzmy symbolem nawet takiego e, natychmiast jest kuchenka mikrofalowa. Did you know that you can bake a potato in three minutes in the microwave? Na przykład, czy wiedziałeś o tym, że w 3 minuty możesz ugotować ziemniaka w mikrofalówce? In the oven it takes 40 minutes. A w piecu zajęłoby to 40 minut. I want it now. Ja chcę to i chcę to teraz. I need it now. Teraz tego potrzebuję. I can't wait. Nie będę czekał. Nie see, the whole credit card thing says I can have what I should be waiting for now. E, więc cały ten przemysł kredytowy mówi o tym, że mogę mieć to, co chcę. I mogę mieć to. I don't need to wait to pay day. Nie będę czekał na wypłatę z pracy. I don't need to save up for a holiday. Nie muszę czekać, nie muszę, nie muszę oszczędzać, aby wyjechać na wakacje. Yes, I can pay for that holiday. I can have that holiday next month. Tak, tak, mógłbym wyjechać za miesiąc. And I can pay it back in June, July, August. A zapłacę, zapłacę właśnie w czerwcu czy też w lipcu. The me generation. The now generation. Więc, więc mamy tutaj te dwie generacje. Generacja, która, która skupiona jest na ja i generacja, która mówi, ja chcę tego teraz. Wielu ludzi komentuje w ten sposób, no dzięki temu jest więcej pracy i osoby mają zatrudnienie, ale moglibyśmy długo na ten temat dyskutować. W całej rozciągłości się z pastorem zgadzam z tym, co było... Z tym, co było powiedziane. Mam jeszcze dwa pytania, trzy pytania, z tym dwa biblijne. Pozwolę sobie, pozwolę, sobie zadać, mm, pozwolę sobie zadać te pytania. Przeczytam dokładnie. Dlaczego Jezus nie wszystkim mówił, aby rozdawali wszystko, co mieli? Ok. Więc historia o is jest parable. Więc powiedzmy pomówmy teraz o przypowieści o młodzieńcu który był bogaty. Więc niebezpieczeństwem przy interpretowaniu e, przypowieści jest to, że zbyt dosłownie je potraktujemy. And so the principle from the, par from the parable is saying, więc tym o co, o co chodzi w, w w przypowieści jest nie to, aby się rozebrać wszystkiego, co mamy i po prostu oddać biednym. But where is your heart? Ale chodzi o to, gdzie jest twoje serce? Where are your priorities? Gdzie są twoje priorytety? By the way, friend, rich young ruler, these are my priorities. This is the kingdom of God. Więc Jezus mówi młodzieńcze, moje bogaczu chciałbym ci pokazać moje to są moje priorytety Tak the kingdom tak jest w of god Bożym. in the kingdom of god we do not live for ourselves w królestwie Bożym nie żyjemy dla siebie sam. we live generous lives żyjemy życiem hojnym because jesus christ himself is generous dlatego że Chrystus Chrystus sam Chrystus jest hojny he is so generous to us he wants us to on be like him and be hojny dla nas że uh, um, he so generous to us that, um, so that we can uh, be, be generous to others uh, mogli, być, mogli okazać tą hojność innym what Który naśladowca Chrystusa nie chciałby być hojny ze względu na to co Chrystus zrobił dla niego Dziękuję okay, bardzo. Podoba mi się ta przypowieść o mm, pracownikach winnicy. Jezus wypłacił wszystkim równo, czy gospodarz tej winnicy, zarządca winnicy wypłacił wszystkim równo i myślę, że Bóg daje naprawdę równo, e, dał skarb największy Chrystusa i pomaga nam żyć, ale zależy mu tylko i przede wszystkim na naszym sercu, na naszym życiu. Mm. Jeśli oddamy mu życie, serce, pobłogosławi nam w różnych innych kwestiach. Jeszcze jedno pytanie biblijne i wrócimy troszkę do takich finansowych zagadnień, ponieważ pytania wpływają, więc skoro mamy okazję pytać pastora, to bardzo chętnie to zrobimy. W Biblii jest napisane, by nie troszczyć się o dzień jutrzejszy. Czy w związku z tą radą powinniśmy oszczędzać? Absolutely we should have savings. Oh, oczywiście, że powinniśmy oszczędzać. You see. Living at the kingdom of God, Więc życie na zasadach królestwa Bożego, doesn't mean you abandon all sense of responsibility. Nie oznacza, że Jakiekolwiek poczucie odpowiedzialności pozbędziecie się od poczucia odpowiedzialności. Seventh-day Adventists, Christians in particular, have a great hope that Jesus is coming again soon. na siódmego szczególności, Adwentyści na siódmego mają wielką wielko nadzieję na to, że Chrystus powróci wkrótce. The Bible doesn't say when that will take place. A Biblia nie mówi kiedy to będzie miało miejsce. My wierzymy w to że będzie to i mamy nadzieję, że będzie to wkrótce. Ale Chrystus mówi opiekujcie się, zajmujcie się tym światem do dnia, kiedy powrócę. Bądźcie odpowiedzialni w świecie, który wam dałem. Troszczcie się o niego i troszczcie się o swoje finanse act, act frugally act, act with act with um be good managers bądźcie dobrymi menedżerami e, e, tak ostrożnie e, postępujcie let god manage the principles behind your finances aby bóg mógł kierować się zasadami które są poza ponad finansami it is possible that i may live to the age of 65 and after e, możliwym jest że dożyję 65 lat a może nawet dłużej i co stanie się, kiedy będę miał 65 lat, a nie będę miał żadnego, żadnych środków na emeryturę. Muszę upewnić się, że spłacę moje, moją pożyczkę na dom zanim będę miał 65 lat. go retirement with Nie chcę iść nie chcę iść na emeryturę mając długi. I recognize that I may not have many funds. Więc rozpoznaję, widzę, że nie mam zbyt wielu funduszy. But to have some savings is important. Ale posiadanie pewnych oszczędności jest czymś bardzo ważnym. In fact, in the UK, someone said the said the other day that the majority of families at the moment have less than 500 pounds in savings. Mm. Więc ktoś powiedział, że większość rodzin dzisiaj w Anglii posiada mniej niż 500 funtów w, na ich kontach oszczędnościowych. If a crisis developed, that wouldn't last 30 days. Jeżeli przyszedłby jakiś kryzys, to 30 dni, na 30 dni by to nie wystarczyło na samo jedzenie. Nikt nie wie, co stanie się z nami w, w ciągu, w najbliższej przyszłości. In life, emergencies do arise. W życiu zdarzają się nieprzewidziane niespodzianki. And a jeżeli znacie kogoś, komu takie przykre niespodzianki w życiu się nie zdarzają, to poznajcie mnie z nim, bo chciałbym go poznać. Więc posiadanie pieniędzy gdzieś odłożonych na taki czas jest czymś bardzo mądrym. And, and, and from God. I jest to, pochodzi to od Boga. Taka mądrość. Dziękuję bardzo. Pytanie od osoby, która napisała do nas na czacie. Co ma zrobić osoba mająca kilka kredytów i chcąca wyjść z pętli długów? Czy pastor może do, coś doradzić? Well, the first thing I do is commend that person. Pierwsza, pierwsza rzecz, którą chciałbym uczynić w stosunku do tej osoby, to pochwalić taką osobę. Pierwsza rzecz, którą powinniście zrobić, jeżeli macie długi, popadliście w długi, to przyznać się do tego. That is the first step to the Jest to pierwsza, pierwszy krok jak rozwiązać ten problem. są ludzie wokół nas, szy żyją i udają że nie mają żadnego długu. nie przejmuj się, nie przejmuj się, tam kiedyś to spłacę. 5000, 10000, 15000, 20000, 30000. A dług narasta 5 10 15 30000. denial Absolutnie nie przyznają się do tego. Now, your, your specific question was about loans and consolidating loans. Is that what I understood? Just, just uh, if if you've got loans that need Repaying and you're in, in debt and you can't manage their finances, get onto those companies as soon as possible. Więc jeżeli, jeżeli masz pewne długi i zastanawiasz się jak je spłacić, to skontaktuj się z tymi firmami jak tak szybko jak to tylko możliwe. Talk to the finance company. Porozmawiaj z firmą, która zajmuje się finansami. I'm struggling. Ciężko mi te długi spłacić. Czy mógłbym w pewien sposób zmodyfikować umowę, którą z Wami zawarłem, kiedy ten dług nabywałem ten dług? Przez pewien czas może być to bolesne. Ale przynajmniej swoje długi masz pod kontrolą. Credit card debt is the most dangerous. Because it's uncontrolled debt. But if you, even if you've got structured debt and you can't pay it, go to the credit card company or, or get a financial advisor in to look at your whole portfolio and help you work out what's the best thing to do. Ale nawet jeżeli macie taki y, dług, który jest ustrukturyzowany, więc długi, powiedzmy, na, na dom i tak dalej, na samochód, takie, które, które macie zaplanowane, to i tak powinniście spotkać się ze swoim, z, takim, e, z takim człowiekiem, który doradzi wam, jak zarządzać swoimi finansami. Ja muszę uważać, ja nie jestem doradcą finansowym. Ja z punktu widzenia religijnego, duchowego mogę wam powiedzieć, co najlepiej zrobić. Talk with an expert. Porozmawiajcie z ekspertem. Spójrz na dokumenty. who will give you free advice, and not charge you for it. Ktoś, kto na przykład udzieli wam, udzieli wam pomocy, udzieli wam porady, a nie będzie za to żądał jakichś środków. Bardzo dziękuję. Z uwagi na to, że zajmuję się finansami, pokuszę się o jeszcze jedno pytanie i prosiłbym o krótką odpowiedź, bo to chyba jest oczywiste. Dlatego tak sformułuję pytanie. Dlaczego warto układać budżet domowy? A family or home budget helps you control your finances. Więc budżet, taki domowy budżet pozwala wam zapanować nad waszymi finansami. Don't just do it, set out a budget for the month, do it for the year. Nie, nie nie róbcie takiego budżetu na tylko na miesiąc, na rok. Spróbujcie zaplanować. Here are my expected utility bills. Oto ile będę płacił rachunków. Za to są moje podatki. My car uh, maintenance. Bill. Oto ile kosztowało będzie kosztowało będzie mnie utrzymanie mojego samochodu. Even to the extent of children's birthdays. Nawet zaplanujcie nawet takie rzeczy jak urodziny dzieci. O, oh, I'm going to need some money for the holiday. Będę potrzebował jakieś środki na e, na, na wakacje. And when's our wedding anniversary? <grymne> a, a, a kiedyś to mamy prawda rocznicę ślubu? I pozostawcie sobie taką małą rezerwę jeszcze. Because it tells you what to expect. Bo dzięki tej rezerwie możecie, e, możecie wyjść naprzeciw temu, czego możecie się spodziewać. Łatwo jest zaplanować. requires discipline. A trzeba być dobrze zdyscyplinowanym, even, żeby żyć w zgodzie z I'm tym even budżetem. I nawet powiedziałbym takiej świętej dyscypliny, gives you over your która daje wam kontrolę nad swoimi finansami. And so the is don't set a you can't Więc nie próbujcie ustalać budżetu, na który was nie stać. Bardzo dziękuję. To były w zasadzie wszystkie pytania, ale pozwolę sobie jeszcze zapytać, o czym jutro pastor będzie mówił. Night, więc jutro wieczorem, I want to this theme of God first. chciałbym kontynuować ten temat stawiania Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. Może tym razem porozmawiamy bardziej z duchowego punktu widzenia. Ale co to mean when znaczy, kiedy put... God first in my finances. Ale co de facto oznacza stawianie Boga na pierwszym miejscu w moich finansach? And even saying to the Lord, a part of my finances you own that are yours. Nawet mówienie Bogu, Boże, część moich finansów, moich środków finansowych, oddaję Tobie. Jest Is moje. it possible that letting God have a ownership of my finances? I truly give him and respect him. Czy jest to możliwe, że dając Bogu część moich finansów, część tego, co posiadam, w ten sposób oddaję Mu chwałę? Co nie tylko przyniesie korzyść mi, ale przede wszystkim będzie mi zależało na tym, żeby oddało chwałę jemu i jego królestwu. I to jutro wieczorem. Bardzo dziękuję. Proszę, odpoczywajcie. Mamy już pytania na jutrzejszy dzień. Takie zakwalifikowaliśmy, za które dziękuję. Także dzisiaj pozwolimy już odpocząć. Natomiast pytania postawimy na pewno jutro. Bardzo dziękuję. Poproszę jeszcze raz o pieśń Doroti. Bardzo proszę o pieśń. Później się pomodlimy. Dziękuję za tę pieśń. Dorot i Porawska-Rzechowska śpiewała. Mariusz Gebel akompaniował. Przepiękna pieśń. Warto pomodlić się, podziękować Panu Bogu za Jego obecność. Pastorze, zapraszam na to miejsce. Let us pray. Our dear Heavenly Father, Drogi Ojcze w Niebie, We simply pray again for You to control our lives. Y, chcemy po raz kolejny w modlitwie poprosić, żebyś Kierował naszym życiem. Take full control of them. Panie weź nasze życie pod swoją kontrolę. Take our hands. Weź nasze ręce. Take our mind. Nasze umysły. Take our treasure. Na wszystko, co jest nam drogie. Take our service and witness. Weź naszą naszą pracę naszą, nasze świadczenie. And may everything we have be used to your glory and to your honour. I niech wszystko zostanie użyte dla Twojej chwały i dla twojego dla chwały twojego imienia. Because this is your kingdom. Bo to jest twoje this is your world. To twój świat. And may we experience true happiness I daj, now in this kingdom of grace A teraz w tym łaski. and in the future kingdom of glory to come. A w, w, w tym in the name of Jesus. Amen. Amen. Pozostało podziękować za uczestnictwo, udział i zaprosić na jutrzejszy dzień. Spotykamy się jutro o godzinie 18. Serdecznie zapraszam, życzę dobrej nocy.